Siema, z tej strony Lejmon, to jest Wizaż, gra o nawiedzonym domu. Brzmi bardzo oklepanie, ale zaufajcie mi, gra jest naprawdę fajna. Chwilę zdążyłem w nią pograć, ale skończyło mi się w międzyczasie miejsce na dysku, więc musiałem. Co musiałem? Muszę nagrać to wszystko od nowa, ponieważ wszystko poszło się srać, ale nie przeszedłem chyba całego pierwszego rozdziału. Wizaż to trudna gra i tak dalej. Także zaczynajmy. Sorki za lekkie zepsucie klimatu przez chwilę, ale mam gammę źle ustawioną. Jak już ogarniam w miarę co się w grze dzieje, to chyba mogę ją ustawić na taki poziom, jaki powinien być. Więc generalnie nie mam pojęcia, kto jest kim w tej grze, jakie ma imię i nazwisko, jak na razie. Wiem tylko, że prawdopodobnie jesteśmy tym gościem, który właśnie strzelał w tej początkowej cutscence. Dobra, tu wszystko będzie się dziać. Halo, działaj, odbierz to. Nie wiem, czy powinienem, czy nie. Nie. Odpaliłem język polski, bo z tego co widzę, nie jest. Jest wszystko w miarę dobrze przetłumaczone, chyba tylko parę razy nic. Nie mogę teraz wykonać tej czynności. Generalnie poczytalność. Poczytalność twojej postaci wpływa na przebieg gry. Między innymi przebywanie zbyt długo w ciemności powinien zmniejszać swoją poczytalność, czyli to jest element, który mogliśmy zauważyć w amnezji. Poczytalność twojej postaci reprezentuje rysunek mózgu w dolnym lewym rogu ekranu.
Jeśli mózg widać wyraźnie, poczytalność twojej postaci jest niebezpiecznie niska, co powoduje występowanie niebezpiecznych zdarzeń. Pojawiający się rysunek czerwonej chmury oznacza stresującą sytuację, która zmniejsza poczytalność twojej postaci. Przede wszystkim chciałem wejść i to nie jest w ogólnych grafika, tu jest gamma. Teraz jest na tyle ciemno, ile powinno być. Zastanawiałem się właśnie. Zdarzenia paranormalne. Zdarzenia paranormalne zachodzą losowo podczas gry. Naucz się je rozpoznawać, gdyż blokują one twoje postępy i znacznie zmniejszają twoją poczytalność. Twoja poczytalność wpływa również na liczbę występujących zdarzeń paranormalnych. No. Mówię, amnesia all over again. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved one how much you care about them on this wonderful vacation. On another note, today we've got a special guest with us and we're going to have a lot of fun with him. His name is Dwayne Anderson. Okej, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, szczerze mówiąc. Chwila, czy jestem w stanie. Zastanawiałem się, czy jestem w stanie wyjść z tego domu. Właściwie nigdy tego nie próbowałem. Dobra, tu jest żarówka. Żarówki służą do naprawiania niedziałających lamp. Okej, można się domyślić. Więc teraz mogę. To są przedmioty podręczne. Tu mogę dać sobie żarówkę. Sprawdzamy w szufladach, czy nic nie ma. Tu jest pierwszy kluczyk. Zebranie tego przedmiotu rozpocznie rozdział. Nie będzie można rozpocząć innego rozdziału przed ukończeniem tego. Wydaje mi się, że chcę, bo zrobiłem to ostatnio. A nie, czekaj, to jest. To jest inny rozdział. Ja zacząłem jakiś inny wcześniej, bo ja wcześniej zebrałem klucz z lusterkiem. Dostępne są dwa rodzaje przedmiotów: kluczowe, podręczne. Tak, dobra. Tak, podnieś. A nie, to jest klucz z małym lusterkiem. To czemu tam się pojawił klucz do garażu? Nieważne. Rozdział Dolores, zagmatwany sen. Zanim pójdę tam, gdzie powinienem. A, to się zacięło. Fuck, dobra. Jak widzicie, granie z tą gammą normalną jest słabe. Tutaj muszę użyć tego klucza, nie? Czekaj. No. Nie, wymieniam tutaj tą żarówkę, bo bez tego się nie da. Dobra. Tu jest. To jest generalnie. Z tego co grałem na razie w grę, gra bardzo przypomina mi Layers of Fear w niektórych jej momentach, szczególnie w później w tym rozdziale przynajmniej. Wiem, że rozdziałów jest kilka, ale widziałem tylko ten. Tu patrzymy w lustro. Odwracamy się. Ono się odwraca i generalnie. Cały ten wątek jest tego. O! Tu się drzwi otworzyły. Cały wątek tego rozdziału jest związany z tymi lustrami. Nie wyłączajcie się same światła. Ja chcę mieć światło. Ja chcę być poczytalny. Dodatkowo szukam jeszcze jakichś itemów tu. Tu jest klucz do piwnicy. Tego nie otworzę. Klucz do piwnicy chyba też nam się przyda. Tu jest świeczka. Świece to nieruchome źródła światła, które można zapalić zapalniczką. Poruszanie się ze świecą spowoduje, że zgaśnie. Okej, nie wiem, co się dzieje. To sobie schowam na razie. Jeszcze chciałbym w międzyczasie znaleźć zapalniczkę. To byłoby spoko. Ale nie wiem, czy będzie mi to dane. Tu na razie żadnej nie widzę. Dobra, no tutaj za tą kurtyną nie ma nic.
Ale słyszymy, że coś się dzieje na antresoli i podpowiada nam to też mrygające światła. Tu jest zacięte. Serio, przydałoby się zdobyć jakąś zapalarę. Chociaż z dużym prawdopodobieństwem zaraz znajdę klucz do garażu, który nie pamiętam gdzie jest. Czy nie, zaraz. Do czego ja mam klucze? Do piwnicy mam, ale nie mam do garażu. A klucz do garażu jest nie wiem gdzie. O, tu mamy pilsy. Tabletki. Tabletki pomagają twojej postaci zachować poczytalność. Są niezbędne, jeśli chcesz przeżyć. Gdy twoja poczytalność jest niebezpiecznie niska, to jedyny sposób, żeby ją odzyskać. Nie wiem, jeszcze nie umarłem od braku poczytalności. W ogóle nie umarłem. Ale wiem tylko, że zagadki w tej grze są absolutnie posrane. Tutaj porozglądam się jeszcze po tym domu. Mówię, chciałbym znaleźć zapalarę jakąś. Bo bez niej nie da się praktycznie grać. Dobra, to otwieranie drzwi. To też wszystko tu jest praktycznie jak w Layers of Fear. Mówię, podobieństw jest mnóstwo. Tu pojawia się lustro, które pokazuje jakieś pomieszczenie w domu. Wygląda to jak strych. Pardon. Przepraszam na chwilę. Słyszysz kroki dochodzące ze strychu. Przy okazji sypie się z tego strychu. Nie możesz dosięgnąć uchwytu, ale w tej grze znajduje się jeszcze jeden pewny element. Tu chyba było sporo rzeczy. Halo? O, światło się zapaliło. Tu jest kolejna świeczka. To się potem przyda. Wszystko spokojnie. Zbadaj. Ja mam nadzieję, że to chodzi tylko po strychu, bo w sumie nie wiem. Dobra, pilsy mam jedne. Na razie jestem spokojny, bo w miarę wiem, co się dzieje, ale potem już nie będzie tak dobrze. Dobra, wezmę te tabletki, może się przydadzą. Mówię, bez zapalniczki nie widzę nic. A bez zapalniczki również nie jestem w stanie świeczek zapalać. Więc warto byłoby chociaż jedną znaleźć w międzyczasie. Jak się tu rozglądam. Ale najwyraźniej nie będzie to teraz. Okej, dobra. Zesrałem się trochę, zapomniałem. Tak ma być. Hej, stary. Ty mnie gdzieś prowadzisz. A, nie może się to zapalić, bo... A dobra, wiem, gdzie jest klucz do garażu. Nieważne. Ja tu wszystko wiem. Hej. Nie wiem, jak się nazywasz, ani nic. Niestety, światła nie działają. Ej, serio, gówno widzę. Dajcie światło. Zarąbiście. O, dobra, widzę coś. To jest, proszę państwa, pokój postępu. To pomieszczenie zawiera przedmioty, które przedstawiają twoje postępy w grze. Przedmioty te zbierane są w różny sposób, na przykład na koniec rozdziału. Po zebraniu przedmioty te automatycznie pojawiają się w pokoju postępów. Rozumiem. Tutaj mamy to coś, o którym się strych otwiera.
Znajdujesz hak na tyczce. To jest przedmiot kluczowy i na to są zupełnie inne sloty, których jest dużo więcej. Podczas tych zdarzeń całych paranormalnych też się dzieje. Tu przyda się klucz do garażu, stąd przyszliśmy. Więc może spróbuję zdobyć jeszcze ten klucz do garażu, bo wiem, że w garażu jest mnóstwo przydatnych itemów, a przynajmniej było, jak grałem ostatnio. Także ta notatka jest bodajże tutaj. Znajdujesz notatkę. Szukasz klucza? Jest prawdopodobnie w... Dobra, może... Jest pewnie jak zwykle w kieszeni twoich dżinsów w pralni. Później mi podziękujesz, kochanie. Dobra, przeczytałem. To jest akurat obsrane. To jest przedmiot kluczowy. Ja nic nie widzę. Nie wiem, którędy wyjść. Po schodach na górę. Dobra. Dajcie mi zapalniczkę. Jedyne o co proszę. Okej, dobra, zapaliłem też światło przy okazji. Nie wiem, to chyba zapalam w garażu. Bez światła nie da się grać. Pralnia jest chyba obok kuchni, ale do kuchni jeszcze nie wszedłem. Więc niewiele mi to daje. Tu nic nie ma. Klucz do piwnicy. To mam. Proszę się uspokoić. Teraz tak, tutaj. Tu jest zapalniczka. Zapalniczki służą jako niewielkie źródło światła, ułatwiające eksplorację domu i starczają na jakiś czas. Nie zapobiegają one wzrastaniu poziomu stresu. Przebywanie w ciemności z zapalniczką będzie powodować zmniejszenie poczytalności twojej postaci. Okej, ale to nie znaczy, że jest to nieprzydatne. Bo wolę coś widzieć niż nie widzieć nic. Więc mogę sobie ją na razie schować, wyjmę ją jak będzie mi potrzebna. Więc tak. Po pierwsze, odsuniemy sobie. To ja tutaj myślę taktycznie, nie? Bo ja już chwilę grałem. Ale ja tu myślę trochę taktycznie i otwieram sobie rzeczy. Chciałbym rozpocząć przynajmniej jeszcze chociaż kawałek tego posranego rozdziału, który wcześniej ogrywałem. Na pewno wiedza, którą mam już teraz, mi się przyda. Klucz do piwnicy. Nie wiem, czy teraz muszę go używać, bo pralnia bodajże jest tutaj. Dokładnie. Tu chyba nic nie ma. Za to tutaj. Tutaj już coś będzie. Może nie powinienem tak gadać, jakbym wszystko wiedział. Może by się to ciekawiej oglądało, ale... Ale no. Trzy klucze zebrałem. Schowaj klucze z napisem garaż. I teraz lecę. Dobrze, że tu jest autozapis. Lecimy na górę otworzyć strych. Znaleźć ten pokój. Odsuń się. Który jest tutaj na lustrze. Daj mi zapalniczkę do ręki. Mimo wszystko bym ją sobie na chwilę odpalił. Szukam następnych rzeczy w międzyczasie jeszcze. I tu jest nasz pokoik. Na skrzynce są napisy słońce oraz herbata jest zamknięta na klucz. Z tym nie wiem co zrobić. Ale wiem, że jak to zatrzymam. To otwiera się.
co się otwiera. Porąbany jakiś pokój z innymi lustrami. I to jest generalnie większość gry, jak na razie. Przedmioty kluczowe do przechowania, przedmioty kluczowe, z których można korzystać bez ograniczeń, mogą być przechowywane w świecie gry. Tu mamy kasetę magnofonową. Dolores Schizophrenia Disorder. Okej, dobra, nieważne. Użyjmy tego tutaj. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. Feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of five numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? Nie wiem. 5373 503735, nie wiem. Próbowałem odgadnąć ten kod, ale nic mi to generalnie nie dało. Tu mogę pozrzucać te obrazy i zobaczyć jakieś trzy twarzyczki za drzwiami, których tu nie widzę. Z tym nie wiem, co mam zrobić. Tutaj na łóżku za to jest informacja, że czegoś tu brakuje. Na ziemi leży pantofel, który jest kluczowym itemem. I muszę go tu odstawić. Pyk. Przez co dzieje się nie wiem co. Pewno lustro pęka. Ale z tego chyba wiele nic mi nie daje. Są jakieś pozamykane walizki. Brakuje jakichś części, tylko że nie mam żadnych. Podstawa elektronicznej Jani. A, już wiem, co to robi. Otwierają mi się tu drzwi, które wcześniej były zamknięte. Przechodzę przez nie. Tam coś leci w ciemność. A, ta niania. Nie wiem, w co się wrąbałem. Nie wiem, generalnie rzecz biorąc, tu się drzwi zamykają, jak się do nich zbliżę. Chyba stanie w miejscu jest jedyną możliwością przeżycia tego. Teraz nie pamiętam, co miałem zrobić, szczerze. A, dobra, nieważne. Tu nic nie widać, ale tu jest krew na ziemi generalnie, taka sama jak była tam w tym korytarzu. Nie wiem, czy nie powinienem podjaśnić tego wam. Bo ja może i coś widzę, ale na nagraniu pewnie będzie 4 razy gorzej to widać. To prowadzi nas do garażu chyba. Z tego co. A nie, prowadzi do pokoju progresu. Tak, w którym zaczynają się dziać porąbane rzeczy, absolutnie. Że schodzimy po tym dziwnym czymś. Nie, serio, podjaśnię tą gamę zaraz, bo to nie ma sensu. Wszystko fajnie jest, wszystko straszne, horrorowe, ale jak nic nie widać, to co z tego? Okej, dobra, tu mogę wejść.
Ale tu chyba nic nie ma. Nie mam następnej zapalniczki, więc może będę tą oszczędzał, aczkolwiek chciałbym zobaczyć ewentualnie, jakbym coś pomijał. Tu mogę przejść. Idź dalej. O, tu są te lustra. Generalnie rzecz biorąc, długo się głowiłem nad tym, co mam tu zrobić, bo absolutnie wszystko jest zrobione na podstawie jakichś eventów, które są spowodowane różnymi rzeczami. Generalnie w tych lustrach szukamy odbicia tej Dolores prawdopodobnie. Stoi? Tak, była tam. Musicie mi uwierzyć. Teraz znowu jej szukamy. Widziałem ją, czy nie? Nie, chyba nie. Dobra, to nie wiem, co to znaczy. Tego wcześniej nie widziałem. Hopefully nie umrę. Gdzie ona jest? Może powinienem iść w lewo, nie w prawo. Tak jak to robię teraz. Zapalniczka nie chce się zapalić. Mówię, gra jest mega dziwna. Tu jest ktoś powieszony, ale to niestety muszę was zmartwić. Nic nie robi, nie będzie żadnego jumpscare'a. Natomiast tu jesteś ty. Się trzeba odwrócić. Jakoś się trzeba było odwrócić. I tu jest kolejna otchłań, w którą lecimy. Ta gra jest totalnie popaprana, ale mi się przez to podoba. Ja lubię takie rzeczy. Tu jesteśmy teraz w miejscu. Kiwi wie jakim, jest ciemno jak w dupie i nie mogę nic z tym zrobić. Mi zapalara nawet nie działa. Przynieś mi moje dziecko. Tu jest... Nie, serio, poprawię zaraz tą gamę, bo nic nie widzę. A wy widzicie jeszcze mniej niż ja. Dobra, trochę podjaśniłem. Te jakieś popaprane, krzywe korytarze i tak dalej. To jest strasznie mi się z Layers of Fear kojarzy. I wątek luster generalnie się tu nie kończy. Odpaliło się auto, ale to... Przez te drzwi chyba nie mogłem przejść wcześniej. To jest garaż. A dlatego otworzyły się tu drzwi, żebym mógł szybko pójść po klucze do garażu. Nie przewidziałem tego. Także to jest klucz do garażu? Tak. Tu jest fura, w której jest młot. O, i tu się zaczynają zamknięte drzwi na te jakieś, chciałem wajchy powiedzieć, no, zabite. Chwila, jakie mam przedmioty kluczowe? Takie. Sporo świeczek. Wiem, że są tu przynajmniej, bo jest jedna zapalara. To ją schowam sobie tutaj. A tą będę mógł wtedy używać i będę czuł się bezpieczniej. Także otwieramy furę i działamy. Bo jeżeli ktoś nie wiedział, to tego młotka tu wcześniej nie było, a ja byłem w tym garażu wcześniej, ale mówię,
Tu jest jakaś spaprana tekstura z tym, z tą szybą. No, jest absolutnie skopana. Nie wiem, dlaczego to tak wygląda. Ale mamy młotek. Teraz zaczyna się tęgi bullshit. Totalnie w stylu Layers of Fear. Dobra, wyprostuj się. Aha, dobra, to moja zapalniczka generalnie się mało mi przyda. Żeby używać młota, muszę go mieć w dwóch rękach. To gdzieś może świeczkę zostawię. Generalnie rzecz biorąc, się taki tęgi shit będzie dziać. Wy nie jesteście na to gotowi. Tu jest przejście przez rozwalone lustro, które się rozwaliło. Tu wchodzimy dalej, ale nie wiem, czy chcę tam iść. W sensie wiem, że jest część tego. Część gry w piwnicy i część gry, która jest tutaj właśnie. Klucz z przypiętym małym lusterkiem. Mogę otworzyć to, ten pokój. Pytanie tylko brzmi, czy coś w nim znajdę. Odsuń. Zacięło się. Oh fuck. Ej, ja nie chciałem. Dobra, generalnie... którym się wyrzuca? Ty, to upuść. Rozwalamy lustro i podnosimy to z powrotem. A nie, zaraz, tu jest przejście do... To jest piwnica, czyli tak średnio. Jest milion jakichś zagadek poprawnych. Oh shit. To chyba było związane z tym. Oj, to są też trzy twarze. A nie, czekaj. To powinno być, nie wiem. Pytanie, czy chodzi o wskazówkę godzinową, czy minutową, czy co? Czekaj, działaj. Nie, zaraz. Musi być w tym jakaś reguła, ale nic nie wskazuje jaka. Ja cię chwyca. To serio jest ciężka gra. Albo jestem po prostu głupi. Dobra, to zostawiam w spokoju na razie. Spróbuję coś rozwiązać. Postaram się. Tu jest... A, stąd przyszedłem. Tu jest Bring Me My Child. Pytanie brzmi, może w pokoju... Tu jest potrzebny klucz do garażu, tu jest pokój progresu. A tu też jest lustro. Nie odpalę tu żadnego światła. Tu nic nie ma, ale mogę. Ej, to dobra, to się pali cały czas. To nie, to daj. Zgaś i dopiero upuść. Okej, tego wcześniej nie widziałem. Gdzie jest moja zapalara? Tu jest.
Odpalimy to. Generalnie wszystko tu jest highly disturbing. Niemowlę trzyma kulę, chce się zabrać. Tak. Znajdziesz szklaną kulę, w środku chyba coś jest. To Beyonce, nie wiem co robię. Totalnie. Będę z wami szczery. Albo ja kłócałem przez cały czas. Dobra, to jest cały czas otwarte. Klucz do garażu... To ten? Ten. Dobra, jestem tu. O, tu są dwie żarówki. Tak na potem. Chwila, czy... Poczekaj, w środku coś jest. Zbadaj. W garażu powinno... Co, powinno być coś, co pomoże mi to rozbić. To? O, okej, okay, użyłem tego. I teraz bierzemy to... a nie, czekaj, muszę zrobić tak. Może zgniatać przedmioty, umieszczając je tutaj. Bierzemy tą kulę, w której środku coś jest. A to się rozwali. Prawdopodobnie, a może i nie. Znajdujesz kartkę z dziwnymi gryzmołami. Przeczytaj. O! To jest rozwiązanie tej zagadki z tymi twarzami. Przez chwilę miałem stresującą sytuację pokazaną. Nie, dziękuję. Nie idę w tamtą stronę. Fucking hell. To było tu? To było tu. Dobra, tej jakiejś babci nie widziałem wcześniej. Zbadaj. Przeczytaj. Więc tak. Teraz pytanie, który zegar jest który? Czekaj, są jeszcze jakieś okna. Dobra, może poustawiajmy na razie. Dobra, powiedzmy pierwszy na wpół do czwartej, tak? Czekaj. To jest godzinowa. Nie, czekaj, to jest wtedy... Fuck, wszystko się zrąbało. Dobra, nie chcę używać przedmiotu, chcę ustawić zegar odpowiednio. Zbadaj. Jeszcze raz. No, jest git. Drugi to będzie... to będzie... Tak... Nie wiem, czy to zadziała w ogóle. Się bada. Trzeci to jest... To samo. Nie, na odwrót. Tu będzie... godzinówka na dwunastce. Dobra, teraz te talerze z twarzami. Pokaż mi to. Ty masz być odwrócony w...
tę stronę. Cały czas klikam źle. Ledwo widzę. A, mogę przybliżać. A i mogę obracać. Dobra. Ty masz być odwrócona, nie wiem w którą, bo nie widzę. Chyba też głową w... Czekaj, mogę... Dobra, spróbuję odpalić ten zapalniczkę i wtedy to przeczytać. Od razu lepiej widać wszystko. Dobra, to jest dobrze. I wy macie być na prosto ten... ten obraz tu. Jeszcze okna są na tym... Coś się otworzyło. Nie wiem co. Chyba, że otworzyła się jedna rzecz na razie. Bo ustawiłem to dobrze. Teraz te okno. Więc tak, patrząc na to... Kolejność... Dobra, to było na maks od prawej, to było na maks od lewej, to było na środku. Czyli dobra, prawe i lewe ma być otwarte, środkowe zamknięte. Okej, okay, kolejny jakiś progres został poczyniony. Czyli teraz... z tymi zegarami jeszcze coś muszę zrobić, bo źle... się bada. Czekaj, weź to odwróć. Jakoś normalnie. I tak, to jest na prawo, godzinówka na dwunastkę, minutówka minutowa na szóstkę. Jeszcze raz. I na odwrót mają być te zegary. Po lewej ma być godzinówka na szóstkę, minutowa na dwunastkę. Tutaj z kolei ma być minutowa na szóstkę, godzinowa na trójkę. Dobra, godzinówkę na trójkę i minutówkę na... szóstkę. Dobra, zrobiłem wszystko chyba. Co tu było do zrobienia? Słyszę coś tam w środku. A, dobra, wszystko się zamknęło. Teraz będę łaził w kółko, tak? Chyba, że mam się zawrócić, tak jak w Layers of Fear było. Trzeba było się odwrócić i pójść w drugą stronę. Wtedy coś się zmieniało właśnie. Mogę zapalić jakieś światło? Maybe? Zaraz, tu jest... Aby to zrobić, potrzeba obu rąk. Także... A zapalniczka jest pusta, nie ma powodu, żeby ją zachowywać. Młotek wywalamy i prawy też upuszczamy. Działaj. Aczkolwiek gówno widzę. Ok.
Okej, czyli mam to od tej niani. Teraz podnieś mi. Już na nic się nie przyda, to daj mi młotek. Mogę wziąć to, powiedzmy, do prawej ręki. Tak, mogę. To jest przedmiot podręczny. Chyba tak. Dobra, odpal mi zapalniczkę i wyjdźmy stąd. Albo wiecie co? Coś zrobiłem. Także tutaj zapiszę sobie grę. Na pierwszej pozycji to będzie ile procent gry? 8. Dobra, wyłącz zapalniczkę, żeby się nie skończyła. To by było na tyle. Napiszcie, co sądzicie o grze. Moim zdaniem jest giga ciekawa. To tyle. Trzymajcie się do następnego. Na razie.